rekord historii przeładunków w polskich portach. To jest ponad 113 milionów ton przeładowanych towarów. Jednoznacznie pokazuje, jakiej dobrej kondycji znajdują się polskie porty, ale z drugiej strony, jak dobrze byliśmy w stanie poradzić sobie ze skutkami pandemii. Rok 2021 to kolejny rekord w naszym porcie. 53,2 miliona ton przeładowanych towarów to blisko o milion ton więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2019. Tutaj bardzo duża zasługa terminala Naftoport, który przeładował blisko 18 milionów ton towarów. Również bardzo duże wzrosty w przeładunkach kontenerów, 2,1 miliona TEU. Wzrosty o 10%. To również bardzo dobre wyniki naszych mniejszych operatorów w porcie wewnętrznym, jeżeli chodzi o zboże, jeżeli chodzi o przeładunki nawozów. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, szczególnie tutaj słowo uznania dla operatorów, którzy w tak trudnych czasach pandemii są w stanie doskonale radzić sobie z tymi wyzwaniami, które stoją przed nami. To jest kolejny bardzo dobry rok dla portu Gdyni. Bardzo pozytywnie zaskoczył nas wszystkich. Przeładunki ogółem na poziomie dynamiki 8,2%, a kontenery na poziomie 8,9%. To jest bardzo dobry wynik wypracowany przez wszystkie terminale, które funkcjonują w granicach administracyjnych portu Gdynia. No i to też zasługa wszystkich pracowników portu, za co serdecznie dziękujemy. Jeżeli mowa o tych dynamicznych wzrostach, można powiedzieć, że na tej infrastrukturze, którą w tej chwili posiadamy, która jest bardzo intensywnie rozbudowywana, wyniosły one w ostatniej dekadzie 56% w obu portach, natomiast wszelkie rekordy pobił terminal promowy Świnoujście. Przez ostatnią dekadę te prawie 140% to jest coś, czym się naprawdę można pochwalić.